Nowy laptop za 2,5 tysiąca. Kupić nowy czy używany? Na tym się dzisiaj zastanowimy, a nazywam się Bernard Fruga. Więcej o mnie znajdziesz na stronie fruga.net. A teraz już przechodzimy do tematu. Nie ma miesiąca, żeby ktoś ze znajomych mnie nie zapytał. Skoro mam, skoro mam kupić do domu laptop tak do 2,5 tysiąca złotych brutto to, to mam szukać jakiejś nówki czy czegoś używanego, co byś doradził? Oczywiście pytają mnie dlatego, że nie stronię ani od rzeczy używanych, ani od nowych i mam też dość dobre rozeznanie w komputerach. W związku z tym spojrzałem na to, co mamy na rynku i moja podpowiedź jest następująca. Jeżeli faktycznie twój budżet to jest 2,5 tysiąca brutto, bo kupujesz dla rodziny, tak, tutaj nie mówimy już o owacie, no to Patrząc na tą półkę z komputerami nowymi, to z takich marek, które lubię, jak HP, Asus, Acer, to możemy dostać komputer laptopa 4GB RAM, 256 na dysku, z takim Procesorem podstawowym, czyli czy Intel i trójką, czy AMD Ryzenem 3. I to jest taka maszyna, którą dostaniesz z gwarancją nową, można by powiedzieć prawdopodobnie bez problemu. Natomiast ja miewam takie myśli, że jeżeli już kupuję sprzęt, który jest dostępny, nie potrzebuję jakiejś nowości, która zeszła, zeszła przed chwilą z linii produkcyjnej, to też patrzę na to, co można dostać w używanych. I dokładnie z tej samej półki cenowej tutaj już się nam pojawia więcej modeli firmy, firmy Dell, gdzie te nowe modele są. Te dobre modele, nowe Dela, są nieco droższe niż te pozostałe, ale mamy też tutaj co nieco i z HP, i z Apple, i, i z innych marek. I tutaj, jeżeli kupujemy komputer w tej samej cenie, ale już używany, kilkuletni, no to już tak, możemy liczyć na to, że pamięci RAM będzie mieć 8 GB. Powiedzmy, że będzie tej samej wielkości dysk twardy. Niektóre już mają po 1,5 czy nawet 1 Tera w tej cenie i procesor już tutaj zwykle dostaniemy w procesorze i5 i i7. Tutaj tylko taką uwagę, że jeżeli ktoś się skusi na Apple, bo mówi ojku, to już w tej cenie mogę sobie jak błyszko, jak błyszko kupić, faktycznie, no to około 2,5 tysiąca złotych można kupić MacBooka Pro, ale on już będzie zwykle około 7-letni. Gdy komputery Dela, HP, to będą w tej cenie mniej więcej 3-4-letnie, czyli tak zwane polizingowe, czyli ktoś używał 3-4 lata, przekazał i ta firma, która handluje komputerami mu dostarczyła. Więc można powiedzieć, pierwsza taka Twoja decyzja, no to jest taka, czy chcesz mieć nieco mocniejszy komputer, czy słabszy. No to może inaczej, ale czy ty potrzebujesz mocniejszy komputer? Czy 4 GB RAMu pamięci operacyjnej wystarczy, gdy pracujesz na Windowsach 10? Zwykle wystarczy, jeżeli pracujesz na jednej, dwóch aplikacjach, jeżeli nie odpalasz jakichś yy, niezwykłych multimediów, czy na przykład nie gasz na komputerze. Jeżeli już masz jakieś ciągoty do grania, czy do tego, żeby gdzieś tam robić multitasking w wielu aplikacjach, no już te 8 GB RAMu się przyda. Ja na przykład mam 16, no ale ja tu już mam ekstremalną sytuację, środowiska środowiskami wirtualnymi i tak dalej. Twardy dysk, tym bym się nie martwił. To znaczy po pierwsze, taki twardy dysk 256 GB zwykle wystarczy. Po drugie, twarde dyski można stosunkowo łatwo wymieniać. I tutaj znowu powinna być gwiazdka z wyjątkiem produktów Apple, bo w najnowszych Apple'ach nie możesz wymienić ani twardego dysku, ani pamięci operacyjnej, czyli w zasadzie jak kupujesz sobie jabłuszko, to to co masz, to masz. Ale z jabłuszkiem na bok, teraz kwestia procesora. No to czy ta i trójka ten procesor, taki można powiedzieć najsłabszy, czy mi wystarczy, czy potrzebuje i piątkę i7? No i znowu, jeżeli nie grasz, jeżeli nie używasz multimediów, jeżeli to są normalne prace biurowe, to te takie z poziomu takiego podstawowego procesory, czy Intel trójka, czy AMD Ryzen 3 zupełnie ci wystarczą, natomiast im bardziej takie zasobożerne operacje będziesz robić, tym warto pójść w górę. Czyli można powiedzieć, jeżeli twój budżet jest bardzo twardo ograniczony, czyli nie możesz tych 2500 zł przekroczyć, a potrzebujesz nieco mocniejszej maszyny, no to rzecz jasna warto rzucić okiem na używane. Natomiast jeżeli nie ma Bezmocnych mocnych wymagań, prawdopodobnie z nowego komputera będziesz zadowolony. Masz wtedy mniejsze ryzyko, że cokolwiek może być problemem. No ale może jednak pomyślałabym, pomyślałbym, żeby troszkę więcej wydać niż 2,5 tysiąca. Niektóre są droższe. Dlaczego niektóre komputery są droższe niż 2,5 tysiąca? No, po pierwsze prawdopodobnie mają mocniejszy procesor. Tak naprawdę cena tych najmocniejszych mikroprocesorów może dochodzić do 1600 zł. Czyli wyobraź sobie, że masz albo komputer, który leży na półce z jakimś podstawowym procesorem albo ten z najmocniejszym mogą się nawet grubo ponad 1000 zł ta cena może różnić. Poza tym niektóre komputery mają budowaną kartę graficzną. Mój poprzedni laptop Miała po prostu kartę graficzną Nvidia, czyli cała operacja grania czy pracy z wideo nie przechodziła przez normalny procesor, ale przez osobny procesor graficzny i to bywa, że to już podnosi też cenę komputera około 1000 zł. Poza tym kwestia pamięci operacyjnej. Mówiłem, że te nowe komputery do 2500 zł to zwykle dostaniesz 4 GB RAMu, w tych starszych w tej cenie będziesz miała nieco więcej. Ja na przykład w nowym komputerze, który kupiłem, kupiłem go z 6, 16 GB RAMu i tu trzeba się liczyć mniej więcej z wydatkiem około 150 zł na Każde 4 GB ram w większości komputerów, tą pamięć operacyjną RAM, możesz po prostu potem już po kupieniu też rozszerzyć. No i twarde dyski, tak? Jeżeli kupisz z dyskiem 256 GB i uznasz po jakimś czasie, że jednak potrzebujesz więcej pamięci, no to albo zamienisz ten dysk, który masz w komputerze za, tak powiedzmy, do 1000 zł, kupisz bardzo dobry 1 TB dysk, zwykłony kosztują 500-600 zł, albo kupisz sobie zewnętrzny dysk. Także to są z kolei te czynniki, które różnicują cenę. Bo ktoś mówi, no ale to, to dlaczego niektórzy kupują Komputery za 5000, za 6, a ja przecież za 2,5 mogę kupić. No bo pewno kupują z elementami, które tutaj mamy na e, slajdzie. No to, gdy już przechodzimy do kupowania, to jak ja kupuję komputery? Bo kupowałem komputery i nowe, i używane, że tutaj mam pewne doświadczenie. Jeżeli szukam nowego komputera, no bo akurat nie mam taki pomysł, że chcę ten najnowszy, który gdzieś niedawno wyszedł, nie ma używanych. Kupuję te, tak jak ten, który sobie ostatnio kupiłem, no to szukam po prostu w tych sklepach, w których on jest oferowany i sprawdzam, czy jest dostępny. To znaczy, czy, czy będzie do kupienia w ciągu najbliższego tygodnia, dlatego że niektórzy z was dzielą się doświadczeniem, mówiącym, o tym, znalazłem najtańszą ofertę na rynku. W sklepie, który wydał się w miarę dobry, potem się okazało, że wiele tygodni czekałem na komputer, dlatego że nie komputer komputera w ogóle nie mieli, mieli tylko w ofercie. Także ja zwykle, czy wchodzę w te duże sklepy, które mają też informacje o stronach magazynowych dostępne jakiś X.com, Computronic. Jeżeli szukałem laptopa, patrzę, dobra, są na przykład trzy z tej konfiguracji, której potrzebuję, są na magazynie w Poznaniu. Okej, okay, w porządku, kupuję. Co z kolei z używanym? Też kupowaliśmy w ubiegłym roku używany komputer tutaj do domu, no to wtedy szukałem przede wszystkim godnego zaufania sprzedawcy. Oczywiście nigdy nie masz 100%, 100%. pewności tego, że sprzedawca jest godny zaufania, ale gdy kupuję na przykład przez Allegro, no to wybieram. Tych, którzy są super sprzedawcami, tych, którzy mają w miarę dobre opinie. Jeżeli to możliwe, dzwonię do nich wcześniej, sprawdzam, czy odpowiadają, czy się można z nimi skontaktować. I zwykle i zwykle jest dobrze. To znaczy, ten komputer, któryśmy ostatnio kupili do domu we Wrocławiu, w jednym ze sklepów online, owym. całkiem porządny komputer, porządny sprzedawca, dobrze wyczyszczony komputer, także wszystko było, było dobrze. Także jak kupuję, no w przypadku nowych patrzę, czy są dostępne, a w przypadku używanych, czy sprzedawca jest tym godnym zaufania. Moi drodzy, i to takie moje podsumowanie, podpowiedź, jeżeli kupujesz komputer do laptopa do 2,5 tysiąca złotych, nowy czy używany, no, odpowiedź jak zwykle brzmi, to zależy. Natomiast jeżeli nowy, no, to masz nówkę, nieśmiganą sztukę z gwarancją, z rękojmią, ale o nieco niższych parametrach. Jeżeli zaryzykujesz używany, to masz szansę w tych samych pieniądzach dostać dużo mocniejszą maszynę, no ale wtedy bierzesz oczywiście na siebie ryzyko tego, od kogo kupujesz i jak ta maszyna była wcześniej potraktowana. Mam nadzieję, że to pytanie, z którym się często do mnie zwracacie, dzięki temu filmikowi będzie tutaj już wisiało sobie jako odpowiedź. Pogodnie pozdrawiam.